Choć nie każdy jest tego świadom, 2 kwietnia co roku obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu. Podręcznikowa definicja tej choroby mówi, że jest to zaburzenie rozwojowe, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych 3 lat życia dziecka. Powoduje dotkliwe trudności w postrzeganiu świata i porozumiewaniu się z otoczeniem. Autyzm to schorzenie, do którego leczenia potrzeba specjalistów wielu dziedzin i medycyny, i również innych dziedzin, takich jak gastrologia, psychologia. Także tak naprawdę schorzenie jest na tyle, jakby to powiedzieć, skomplikowane, że tu jeden lekarz nie pomoże lub jeden specjalista. Tak naprawdę każdy, począwszy od diagnozy, którą musi przeprowadzić i psycholog, i psychiatra, skończywszy na leczeniu medycznym, do którego potrzeba również wiedzy z gastrologii, genetyki, ułożenie diety bardzo rygorystycznej, późniejsza suplementacja. Także no, leczenie jest bardzo, bardzo skomplikowane. Mały Marcinek ma 6,5 roku. Od 3 lat jego rodzice starają się go wyleczyć z autyzmu dziecięcego. Wraz z 4 innymi rodzinami, których dzieci również dotknięte są tą chorobą, postanowili założyć fundację Nowa Nadzieja. Twór zadbać ma o opiekę medyczną swoich pociech oraz wspierać inicjatywy terapeutyczne oraz rehabilitacyjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ta fundacja tak naprawdę istnieje tylko 2 miesiące. No, na razie będziemy się skupiali na środkach, które będą nam przekazywali ludzie dobrego serca. Natomiast jeżeli już będziemy mieli siedzibę, jeżeli nasza fundacja już będzie mogła przyjąć większą ilość dzieci, będziemy wtedy na pewno starali się i fundusze tutaj od władz miejskich, a oprócz tego na pewno fundusze unijne. Fundacja jest w Kaliszu praktycznie jedynym ratunkiem dla małych autystycznych pacjentów. Oprócz Nowej Nadziei istnieją co prawda stowarzyszenia pomocy, jednak zajmują się one starszymi dziećmi i osobami dorosłymi, skupiając uwagę nie na ich leczeniu, a dostosowywaniu do dalszego życia z chorobą. Na dzień dzisiejszy leczenie autyzmu obejmuje 2 filary – leczenie psychologiczne i gastryczne, a indywidualna terapia dostosowana jest do pacjenta. Jest to terapia behawioralna i sensoryczna. Jeżeli chodzi o sensoryczną, to składa się z kilku sekwencji. Są to m.in. bity obrazkowe, tematycznie na przykład zwierzęta. Jest to na przykład kręcenie na krześle obrotowym i wymuszanie gestu OK po każdym obrocie. Są to wszelkiego rodzaju masaże ciepłym woreczkiem żelowym po całym ciele, masaż zimnym okładem po twarzy, piłeczką kolczastą, masaż dłoni szorstką szczotką i też przechodzenie przez tunel z woreczkiem, wrzucanie do skrzyni i przechodzenie pod stołem. U tych dzieci autystycznych właśnie są zaburzone podstawowe takie sprawy, jak odbieranie dźwięku, jak czucie smaku, jak wzrok, i przez to się biorą różne takie jakby ich stymulacje, kręcenie oczami, czy na przykład tak jak u naszego syna krzyk, czy na przykład, nie wiem, częste podbijanie przedmiotów. Po prostu te dzieci są albo nadwrażliwe, albo niedowrażliwe. To znaczy albo im dźwięk przeszkadza, albo im nie przeszkadza, albo im światło przeszkadza, albo one czegoś nie widzą. Czyli ta cała ta integracja sensoryczna ma doprowadzić do tego, aby to wszystko zrównoważyć, tak? Żeby to dziecko, załóżmy, dobrze słyszało, żeby się niczego nie bało, nie? Bo my odbieramy normalnie. Dla nas na przykład odgłos odkurzacza jest naturalny. Dla niego jest, załóżmy, już takim odgłosem, który jakby dezorganizuje go ze środowiska. On po prostu się tego boi, nie wiem. On ma jakieś, można tak przypuszczać, nie wiem, jakieś bóle czy coś takiego. To jest jakiś dla niego, można powiedzieć, szok. My tego nie odczuwamy, ale to jest właśnie tego typu reakcja, dlatego cała ta terapia integracji sensorycznej poprzez te liczne ćwiczenia, przez masaże, dotyki, poprzez, nie wiem, świecenie latarką w oczy, czy tam chodzenie poprzez te tunele ma właśnie go jakby dowrażliwić, czyli mamy mu dostarczyć tych bodźców dotykowych. Oprócz regularnych ćwiczeń ze specjalistami i rodzicami, małych pacjentów obowiązuje bardzo rygorystyczna dieta z naciskiem na wyłączenie zjadłospisu białka.
wykluczenie glutenu, laktozy, czyli wszelkich mlecznych produktów i pochodnych, czyli wołowiny, cielęciny. No i tak po kolei przede wszystkim jeszcze cukier, bo u większości dzieci autystycznych rozwijają się drożdże w układzie pokarmowym. I tak naprawdę my wierzymy w to, że jest to choroba metaboliczna bardziej niż neurologiczna. Powiedzmy, zaczyna się od poziomu metabolicznego i przechodzi na układ nerwowy. Czyli no może nie chcę użyć słowa upośledza, bo nie jest to jakiś rodzaj upośledzenia, ale na pewno ma to wpływ jakiś. Wpływ na leczenie autyzmu na pewno mają leki, jednak te z kolei potrafią być dość drogie, tak samo jak spotkania z logopedami i innymi specjalistami mającymi pomóc w terapii. Są to ogromne nakłady finansowe, bo mówię, tak jak logopeda, w ogóle prywatne terapie, żeby dziecko... One muszą pracować indywidualnie przede wszystkim. Mało tego, że w szkole to jest tylko godzina dziennie, to jest dzieci w tym pierwszym etapie edukacyjnym otrzymują tylko na indywidualnym etapie, bo ja tylko powiem taki mam przepraktykowany, wiem jak to jest. To jest 6 godzin tygodniowo. To jest jedna godzina, można powiedzieć, dziennie. To jest bardzo mało. Także jeżeli zdając się tylko na szkołę, to praktycznie jedna godzina dziennie to się nic z tym dzieckiem nie robi. Musi być praca w domu i najlepiej, żeby to robił specjalista. Ja takiej wiedzy nie mam, więc wolę to zlecić, no ale na to trzeba mieć środki, prawda? Także to jest kosztowne. Możemy sobie póki co na to pozwolić i ja nigdy na to nie będę szczędzić, ale wiem, że wielu rodziców po prostu na to nie stać. Ja od 5 lat moje dziecko jest na tych lekach i mogło się rozwijać. Bez tych leków w ogóle nie funkcjonuje. W ogóle by nie mógł iść do szkoły. On po szkole biegał, nie było możliwości pracy. Także ważne jest to, żeby były te leki. Mam nadzieję, że jeszcze kolejny lek, który akurat mój syn zażywa, bo koncerta jest, ale to jest tabletka do połykania. To są takie problemy, takie drobiazgi, że na przykład niektóre dzieci autystyczne, czy nawet inne, nie połykają tabletek i to też jest problem. Więc są inne tabletki, które tam powiedzmy do połknięcia w postaci proszku czy płynu. Mam nadzieję, że te leki też będą zrefundowane. To jest tak zwany Medikined Retard. Teraz już wiem, jest w Polsce od października, nie muszę już jeździć do Niemiec, bo to są bardzo kosztowne wyjazdy. Fundacja dotychczas działała z środków własnych, jednak z biegiem czasu w planach jest staranie się o dotacje z budżetu miasta oraz funduszy unijnych. Drugim po cenie leczenia problemem jest postawienie diagnozy. Rodzic autystycznego dziecka o jego chorobie dowiaduje się dopiero około 3 roku jego życia. Nie zawsze się to jednak udaje, czego skutki bywają wręcz katastrofalne. Zwracaliśmy lekarzom uwagę na pewne niedoskonałości w rozwoju dziecka, w jego postrzeganiu świata. Natomiast no, te nasze sugestie były raczej lekceważone. Dopiero kiedy już naprawdę bardzo dotkliwe było u dziecka brak mowy w wieku 3 lat, zgłosiliśmy się najpierw do neurologa dziecięcego. Neurolog skierował nas do psychologa i psycholog dziecięcy pani Jarmila Wessa stwierdziła autyzm. Po czym pojechaliśmy do Warszawy na szczegółową diagnozę, na którą w ośrodku państwowym czeka się około roku. Czyli to pokazuje, jaki jest gigantyczny problem. Ponieważ rok czasu dla dziecka, który ma 3 latka, to jest tak naprawdę 1/3 jego życia dotychczasowego. Czekanie aż do wieku 4 lat ze zdiagnozowaniem dziecka to jest po prostu wyrok na takie dziecko. Autyzm nazwany jest epidemią XXI wieku. Mimo to zainteresowanie tą chorobą społeczeństwa i służb medycznych jest na bardzo niskim poziomie. Jeśli chcesz w jakikolwiek sposób wspomóc fundację, odwiedź jej stronę internetową www.nowanadzieja.com.pl.